Nauczanie domowe. Piątek, szesnasty tydzień, zwykły. Księga proroka Jeremiasza, rozdział trzydziesty pierwszy, wersety od dziesiątego do trzynastego. Tytuł Wybuch radości. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego. Głoście je na Wyspach Odległych i mówcie. Ten który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego, przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem pana. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Prorok zapowiada radość. To ciekawe, że to jest przedmiot proroctwa. Radość jest czymś, czego Bóg chce, bo to ogłasza, przewiduje, planuje i wprowadza. Bóg chce radości. Zamiar Boga jest przez Proroka opisywany. Jej cechą charakterystyczną będzie jedność międzypokoleniowa. Będzie wspieranie się pokoleń w tym przeżywaniu. Można by powiedzieć, że Bóg zrealizuje obecność radości, w starszym i młodszym pokoleniu, i tak też można by to powiedzieć, na styku tych pokoleń, w spotkaniu tych pokoleń. Starcy i młodzież połączeni zostaną wspólnym przeżywaniem. To ciekawe, że mówi się o odmienności, mentalności, o konflikcie pokoleń. A tutaj radość jest tym, co łączy. Radość jest tym, co sprawia, że jedno i drugie pokolenie, starsze i młodsze, mają punkt styczny, mają coś wspólnego, coś istotnego do przeżycia. No właśnie, radość. Mówimy, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, albo młodsi w jakimś sensie. Nie potrafią znaleźć się w tym świecie, który został wytworzony czy uformowany przez dojrzałe pokolenie. A tutaj? Tu znajdą wspólny język, tu znajdą wspólne zainteresowanie, tu znajdą coś, co im da: porozumienie. To jest radość. Taniec młodych, o nim wprost mówi, Prodok, możemy się domyślać, jest obserwowany przez starszych. Często przecież tak jest, że na weselu, no to młodzi tańczą, cieszą się, przeżywają ruch, muzykę w sposób dynamiczny, spontaniczny, i przyglądające się starsze osoby też są wciągnięte w tę radość. Choć często same nie tańczą, choć często same, można powiedzieć, nie uczestniczą fizycznie w tym ruchu, w tym tańcu, w tej spontaniczności, ale w ich sercu dzieje się coś pięknego, nowego, radosnego i jest to wspólne przeżycie. Choć jedni tańczą, drudzy tylko, by się wydawało, patrzą, ale jednak przeżywają wspólną radość i coś na kształt tak przeżywanej radości, Pokazuje prorok. Jedni i drudzy doznają Bożego pocieszenia. Jedni i drudzy przeżywają takie obudzenie czegoś optymistycznego, czegoś pozytywnego, tej energii życiowej, jakże potrzebnej każdemu z nas do życia, zarówno młodszemu, jak i starszemu pokoleniu, zarówno dziewczynom i chłopakom, jak i babciom i dziadkom, potrzeba nam tej, tego wigoru, tej energii, tego zachwytu życiem, pięknem, światem, a przede wszystkim bożym działaniem. I to podkreśla, Prorok. ze smutku wybuchnie radość. Z tego przygnębienia powstanie coś, co na nowo pozwala działać, ufać, patrzeć w przyszłość i kiedy prorok zapowiada, że zarówno starsi, jak i młodsi będą przeżywali ten wybuch radości, A chcę podkreślić odnowienie całego narodu, całego Kościoła. Widzimy bardzo często, że starsi z utęsknieniem wyglądają obecności młodych na modlitwie, na liturgii, w życiu Kościoła i kiedy młodzi są, starsi ożywają. Starsze osoby są zadowolone, są pocieszone, są zachęcone. I to ważne, żebyśmy to zobaczyli, że my naprawdę siebie potrzebujemy. Jedni drugich, jedno pokolenie drugiego. I że Boże działanie powoduje, że radość jest tym, co nas łączy. Niech ci w tym przeżywaniu. Czy jesteś w młodszym, czy w starszym pokoleniu, Błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Radości, Ojciec, Syn i Duch Święty.